Cześć Stasiu, jak tam dzisiaj emocje przed treningiem, przed jutrzejszymi zawodami? Fajnie, no muszę dzisiaj dobrze przetestować nową oponę, bo mi tata robi. Muszę jeszcze tę zębatkę też przetestować. I mam nadzieję, że ta zębatka też jakąś prędkość też tam trochę bardziej osiągnie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Super, dużo wsparcia masz w swoim tacie, prawda? Widzę, że pomaga ci tutaj z motocyklem. Tak, super. Bardzo dużo. Jak wyglądają twoje treningi? Moje treningi są dobre, no. Tata tam czasem pomaga, mówi jak mam robić zakręty, czasem mówi też tam o rzeczach, na przykład na slalomie, że mogę więcej gazu, takie rzeczy najważniejszych. Jasne. Ja słyszałam w ogóle, że ty masz 8 lat, a ścigasz się z 10-latkami, to prawda? Tak, to prawda. Czy jesteś najmłodszym zawodnikiem? No tak, ogólnie tak. Jak to jest z tymi starszymi się ścigać? No fajnie, no. Dużo się można pewnie nauczyć, prawda? Tak, dużo się można nauczyć tam prędkości, tam coś tam się poduczyć. Mogę ja ich też tam coś tam nauczyć, oni mnie. I dlatego to jest fajne. A jak się wzięła twoja przygoda z speedbike'ami? Skąd ten pomysł w ogóle, żeby jeździć? Na początek mieliśmy quada. Mieliśmy go, ale był za słaby tam. Potem w świętach, jak miałem 5 lat, to tata mi kupił małego KXDK 50 i tam jeździliśmy tam na żwirownię obok naszego domu. I potem jeździliśmy na chojnicę i dalej to się tak zaczęło. Super, świetnie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję też również.